Cześć, siemanko, Dagoniasy z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z Minecraft Nostalgicznej Przygody. To już jest 6 odcinek. Matko Boska, jak ten czas zleciał swoją drogą. Przepraszam was, że tak długo tych odcinków nie było. Leciały w międzyczasie dwa zaległe stare odcinki ze Star Warsów, ale wszystko więcej powiem wam już w trakcie rozgrywki. A tymczasem pada intro. Dobra, więc witam wam już, was już po intrze, jesteśmy w naszym trybie nostalgicznej przygody. Aktualnie zapada nam noc, tak jak skończyliśmy ostatni odcinek. Pamiętam, że w ostatnim odcinku udało nam się znaleźć w końcu wejście do cave'a, gdzie prawdopodobnie uda nam się znaleźć żelazo. Mamy od groma benków. W ogóle przerzuciłem sobie całe pliki wykonalne Minecrafta tej wersji beta na co? Przerzuciłem je sobie na silnik. W sumie nie silnik, a na dysk w chmurze. I o dziwo, to kurde działa, powiem wam szczerze. Znaczy jestem w szoku, że to działa. Jednocześnie możecie w końcu zobaczyć nowy overlay. Nie overlay, tylko nowy wygląd kamery. Nowy wygląd kamery. W końcu, zgadza się, nie z telefonu, tak jak zapowiadałem na odcinku z poprzednim, w sumie. Nie, przepraszam, nie odcinku poprzednim, tylko tak jak zapowiadałem w noworocznym podsumowaniu nowego roku. Tak jak możecie teraz zobaczyć, o Jezu, zepsułem sobie jedno szkło. Możecie zobaczyć, witam was na nowej kamerze. Jest to Elgato Facecam. Teraz w końcu widzicie lepiej niż na poprzedniej kamerze, a ja też nie będę musiał się zbytnio mocować z ustawieniami. Generalnie miałem lekki problem z doświetleniem tej kamery. Mój ring oświetleniowy nie spełnia takich większych kryteriów pod tą kamerę, więc muszę się jeszcze doświetlać telefonem od lewej strony. Właśnie się zbiłem na głupi ryj. To do szczegółów, dlaczego filmów nie było dłuższy czas na kanale. Jest to spowodowane trochę moim lenistwem, dużym lenistwem, trochę moim wypaleniem, takim lekkim. Jednak trzepanie tych kilkunastu filmów z chłopakami tak naprawdę pod rząd to był też większy czas, większe wyrzucenia. A jednocześnie też kwestia pracy, kwestia życia prywatnego. No, wypaliło to wszystko troszeczkę, wypaliło. Do tego doszły jeszcze kwestie serwerowe z Armą związane. Jak wiecie, jestem graczem Army, tam doszło parę, mam nadzieję, że nie na długo i w ogóle tu znowu muszę zniszczyć plot. To tak. Mam nadzieję, że to prawda nie na długo i w starym odcinki zaczną pojawiać się już regularnie. Jestem, nie będę mówił, że jestem w stanie wam to zagwarantować, bo jak wszyscy wiemy, nie jestem w stanie zagwarantować, że ta regularność będzie jednak dochowana. Ale będę się starał, żeby była. Mam nadzieję, że też takie umiejscowienie kamery, jak mam teraz na swoim głównym monitorze, mogę się zwrócić również bezpośrednio do was. Widzę, co się dzieje na grze. Tu mam sobie podgląd, nie siedzę tak od boku. Też wam się troszkę spodoba. W najbliższym czasie planuję wymienić te softboxy. Znaczy nie softboxy, tylko te ringi oświetleniowe. Więc w skrócie powinno być już lepiej. W ogóle widzę, że mamy całkowicie zbroję pociachaną. A pustynię mieliśmy w tamtym, czy w tym kierunku? W tamtym. Dajmy się tam. Życia mamy dwa na razie, więc powinno nam wystarczyć. Też możecie w końcu zobaczyć kawałek mojego mikrofonu. Gdy dziwnie się czuję po takim długim czasie nagrywając. Ciekaw jestem, co uda nam się zdobyć w tym odcinku. Może wreszcie pojawią się jakieś diamenty. Ciekaw jestem, co się w ogóle wydarzy w tym odcinku. Co uda nam się zdziałać, zdobyć. No i też przed zasięgnięciem do tego materiału. Nie polecam wam robić sobie... jak to się mówi... udało się do wody. Robić sobie domowego panini w tosterze elektrycznym. O, tu jest, widzę, większy kajwik, więc może tu być kilka ciekawych rzeczy. Nie tosterze, tylko grillu. Jest żelazo. Jezu, jest żelazo. Do czego nam tak bardzo brakowało? Mamy żelazo! A nie tylko... małe złoże, dobra. Tam sobie zaraz pójdziemy, zejdźmy tu na dół jeszcze. Nie polecam sobie robić w grillu domowym, bo to się może źle skończyć. Jak już chcecie sobie robić w takim grillu, to upewnijcie się, że jak go nagrzewacie, to otworzycie go od przodu, a nie złapiecie i będziecie chcieli otwierać od boku. Ja to zrobiłem, bo może nawet wam trochę pokażę, będzie widać, elegancko poparzyłem sobie palca i nie ukrywam, nie było przyjemnie. Dopiero godzinę czasu spędziłem na tym. Oła. Godzinę czasu spędziłem na tym, żeby się z tym wyleczyć. No,
Cóż, mówi się trudno, nie? A, dobra, to po prostu było drugie wejście tutaj. Możemy to sobie tu zakopać. No to powiem wam, że cave bardzo rozległy, bardzo rozbudowany. Pewnie podejrzewam, że i pod tym węglem jeszcze coś będzie, ale niestety, jak widzicie, mamy kill-off na wymarciu. Wolałbym tego kill-offa nie stracić. Świnka, mam nadzieję, sobie poradzi z wyjściem. No. Chyba stary generator Minecrafta, te bugi. Boże, jak ja to uwielbiałem. Armorcy też niedługo będziemy ruszać. Ponownie. Mamy jeszcze niby jakąś jaskinia. Coś w niej będzie, właśnie idą to sprawdzić. We TNT. Niepotrzebnie zmarnowałem wtedy dwa te TNT na odcinku. Wysadzając te piaski. Ale wiecie... Potrzebujemy szkła. Żeby zrobić ten zajebisty szklany dach, potrzebujemy dużej ilości szkła. Au, bardzo dużej ilości szkła. Ach, kurde, było tak blisko. Dobra, co tu mamy, Jest żelazo? Nie ma żelaza, no jak na zło. Ewidentnie gra nie pozwala nam na to, żeby to żelazo nam się pojawiło. Też tak jak wspominałem w odcinku z... Ała, no to fajny wpadek do wody. Podsumowania noworocznego. Czy fajnie do wody wpadliśmy, uderzająco piksel klocka. Straciliśmy w ogóle hełm już, niedługo stracimy resztę zbroi. Możemy to jakkolwiek sobie przetrwać pod ziemią. Ja mam... Musiałem sobie dorobić kamienia. I kamień, niemniej drewna. Udało mi się znaleźć teoretycznie hosting serwerowy. Tak pod betę Minecrafta. Ale jeszcze z tym walczę. Jakbyście znali jakiś taki hosting, który pozwala odpalić betę, pliki bety, to dajcie mi znać w komentarzu. Jak najchętniej byśmy z niego skorzystali. Też uważam, że fajnie będzie z wami jako widzami zagrać w taką nostalgiczną przygodę. Pomnij sobie, jak wygląda stream Minecraft. Tymczasem słyszymy się prawdopodobnie już rankiem, za chwilę. Ja postanowiłem sobie trochę pokopać, tak czekając na ten dzień. I zobaczcie, co znalazłem. Tu wykopałem już trzy. Tak, tu było jedno, dwa, trzy, pięć i trzy, to ja już zgarnąłem. Pięć, sześć, siedem, 12 sztuk żelaza. O Jezu, więcej. Warto było. Warto było się wkopać. Warto było jednak nie stać bezsilnie i zacząć sobie kopać. Beta jednak nagradza. Patrzcie. Z dwóch żelaza 18. To mamy ilof i hełm. Oj, boj. Dobra. Tam dalej, może coś znajdziemy jeszcze. Dobra, moi mili, wstaję już dzień. Możemy się stąd zwijać. Ja to zwijanie się to było zbyt przedwcześnie powiedziane. Prawie jesteśmy martwi. Jeszcze musimy pilnować, bo nie wszystkie się jeszcze paliły. Dobra, mamy 1,5 serca. Nie możemy się z niczego zbić, tego spaść. Czyli to będzie oznaczało nasze piekło. Dało nam się zdobyć... Miesz... Znaczy żelaza. Bo w tej jaskince, gdzie się wkopaliśmy. O nie, tylko nie on. Tego. W ogóle miałem jeszcze wspomnieć o tym, że... tej kamerki nowej, teraz posiadam. No jest też fajna o tyle, że w odcinku ze Star Warsów w każdej w sumie innej grze, w której będę kluczował swoje tło, background, nie ma przeskoków AI, tak jak miała kamera od Logitecha. Poprzednia kamera, z której korzystałem, na której to robiliśmy. Jak możecie pamiętać, ona łapała sobie takie drifty czasami. Na tej kamerze, przepraszam was, całe szczęście tego nie ma. Więc tak, wracamy, dokończymy budowę domku. Zobaczymy sobie jedzenia, żeby nie daj Boże nie zginąć. Palimy żelazo, palimy jeszcze trochę piasku. Jest potrzebne, ale warto. Warto było sprawdzić, kurczę, tą skinkę dalej. Jednak gra oddała. Oddała jak należy. Mnie cieszy, cieszy mnie bardzo. No i może co do dalszych planów serii Minecraftowej. Zostały nam 4 odcinki plus stream, solo stream z nostalgicznej. Spróbuję też pogadać z Migwojem. Nie byłby chętny do kontynuacji streamów z nostalgicznej. Bo nie ukrywam, dawno żeśmy sobie razem nie grali nic takiego. W ogóle ostatnio wszyscy jakoś tak pasowo jesteśmy zapchani, jak chodzi o rozgrywki ekipowe. Gramy jedynie co najwyżej tu w armę razem od czasu do czasu i to wszystko. Ale to wiecie, głównie praca. Praca, jeszcze raz praca. To zabiera nam najwięcej czasu. Ale bez tego nie mielibyśmy możliwości tworzyć dla was dalszego kontentu. Bynajmniej w moim tym. Bynajmniej ja nie miałbym możliwości kontynuowania i tworzenia dla was dalszego nowego kontentu. Padło mi też parę nowych gier, teraz ostatnio, całkiem ciekawych, z których już niebawem zaczniemy serię, prawdopodobnie jakieś.
myślę tak po skończeniu Star Warsów. Wiem, że tam obiecywałem DLC do Star Warsów zrobić ciągiem, ale nie wiem, czy serii Star Warsów nie będę kontynuował z jeszcze jakimś obok. Nie chciałbym tu wpaść, bo wiem, że to się źle skończy. Muszę się jeszcze zastanowić, jaką serię. W ogóle ten dom zaczyna w końcu mi się podobać. Nabiera jakichś kształtów, jak dla mnie. Dekorowanie go od środka to będzie piekło. Powiem na pewno. Bęki tam są. Udało nam się bęki uswoić. W ogóle tam jeszcze gdzieś uciekło od cholery tych bęków naszych ładnych. Zapomniałem, że w tych starych wersjach Minecrafta nie można tego zrobić tak jednym rzutem wszystkiego. Już planowałem. Planowałem zrobić taką ala kopalnia. Bo nawet zaczęliśmy ją robić w poprzednim odcinku. Albo jeszcze w poprzednim. Tak, coś tu rozkopywałem. Że zaczęliśmy robić chyba to podwalinę jakiegoś magazynu tutaj. Zacząłem robić. Jestem pewny. Przypomniałem sobie tylko poprzedni odcinek, nie dwa wstecz. I przenieśliśmy sobie łóżko w końcu tu na górę. A mamy w ogóle żelazne spodnie, dobra. W ogóle możecie uświadczyć tego, że w pewnym momencie na materiale nie będziecie mieli dźwięku z gry. Jest to spowodowane prostym faktem, zapomniałem go włączyć. W sensie w programie do nagrywania. Bardzo mało jedzenia, prawie tyle co nic. Chyba wybrać na jakieś polowanie niedługo. Dobra, 40 szkła, myślę, że na chwilę obecną wystarczy. Robimy łopatę. Dobra, idziemy budować dalej. Ale fajnie, że już nam tak naprawdę niewiele tego pozostało do wybudowania wszystkiego. Dobra, dokończyć tylko ten dach. To wszystko zostaje. Ja prawdopodobnie się za to biorę. I słyszymy się... Jak to skończę? Chyba, że w międzyczasie jeszcze coś się wydarzy. Albo czegoś mi zabraknie. Znając życia, zabraknie nam dachu, czyli przecież jakby inaczej towar deficytowy. Welu. To się mówi w niektórych kręgach. Jak mówiłem, tak się stało. Kurde. Zabrakło nam szkła, więc czeka nas wycieczka znowu po piasek. Mamy 13 szkła jeszcze, dobra. Więc idziemy po szkło. Chyba, że szkło zbierzemy sobie... Nie, dobra. Zbierzmy sobie jeszcze piachu. Myślę, że 64 piachu powinno wystarczyć. Dobra, słyszymy się za chwilę. Dobra, jesteśmy z powrotem. Mamy w sumie 67 piachu. Plus udało mi się upolować świnkę, więc mamy takie eleganckie jeszcze jedzonko. Myślę, że w następnym odcinku może wreszcie uda nam się skończyć tą haciendę i budujemy sobie, jeżeli uda nam się przebić po tym materiale 700 subskrypcji, to budujemy sobie dwa bieżniki. Że nie bieżniki, tylko dwie cyfry. No i noc idzie. Dwie liczby. Będzie to 600 i 500. Albo zrobimy to obok. A tymczasem ja spróbuję się położyć. Więc dalej nie udało mi się rozwiązać tego błędu ze skinem na tej wersji. Nie ma mojego skina. Dobra, mamy noc. Można się kłaść. Mam nadzieję, że nic się na ryj nie zrespi. Jak to zawsze w tej grze. Dobra, nie zrespiło się. W ogóle widzę teraz, że mi włos się nie ułożył fajnie, jakbym chciał. Trudno, mówi. Bije się dalej. Dobra, chowamy żelazo. Mam go jeszcze 14. Kła mamy 20. 2 jedzenia. 27. Dobra, moi mili, no to wszystko na tyle w tym odcinku. Nie był jak on jakiś specjalnie za długi. To wszystko. Trzymajcie się ciepło. A, zachęcam jeszcze, nie wiem powiedzieć na samym początku, o czym zapomniałem, zostawienia lajka. Znaczy no, wiecie, łapki w górę bądź łapki w dół, w zależności jak oceniacie ten materiał w moim wykonaniu. Pozostawienia subskrypcji na kanale, ponieważ to nic nas nie kosztuje. Mi pomaga się rozwijać. Jak widzicie, jak możecie zauważyć, mam nową kamerę. Trzymajcie się, hej!